dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na długiego vloga. Ja już wiem, że to będzie długi vlog, a skąd to wiem? Ano stąd, że zgłaszacie mi zapotrzebowanie na długie vlogi, więc wracam, jestem. Dzisiaj daily vlog, ale się rozgadam. Byłam na siłowni, byłam na spacerze z Mariuszem, dzisiaj Krzysiek jest w biurze. Ja siedzę przy komputerze, muszę zrobić jedną rzecz i zaraz przejdziemy do łazienki i zrobimy sobie pielęgnację twarzy, dlatego że ja na siłownię tylko myję zęby i ściągam włosy w kucyk, nie robię nic z twarzą, dlatego że później robię pielęgnację. Latem, jak jest jakieś, wiecie, ostre słońce, czy wychodzę na dłużej, nakładam filtr i później wszystko zmywam. Teraz dzisiaj bardzo mi się spieszyło, bo troszeczkę późno wstałam. Wczoraj mieliśmy z Krzyśkiem wspólny wieczór, no i oczywiście jest trochę ogarniania, wiecie, poskładanie kocyków, ogarnięcie blatów. Dzisiaj sobie też troszeczkę pogotujemy. Tak, teraz możecie słyszeć ciamanie w tle, bo Mariusz je chrupki, bułka swoje już zjadła. Rozumiem, że byłaś w kuwecie, skoro wycierasz zad. Jak zwykle, samo życie. Także słuchajcie, chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że zgłaszacie zapotrzebowanie na długie vlogi. To jest dla mnie turbo miłe w dobie krótkich formatów, takich krótkich treści, szybkich bodźców. Wy mi piszecie sami z siebie, że chcecie długie filmy. To jest dla mnie hit. Bardzo Wam za to dziękuję, bo dzięki Wam powstają takie długie vlogi. Jak ten dzisiaj. Jest z tym oczywiście więcej pracy, jest więcej montażu, trzeba dłużej nad tym posiedzieć, ale jolo, nie? Piesek Leszek zjadł, ja ogarnę tu jedną rzecz i zaraz robimy pielęgnację twarzy. Pada dzisiaj deszcz, jest niestety szaro, mamy słabe kolory, już połowę spaceru, słuchajcie. On nigdy tak nie robił, ale wiecie, że Krzysiek, która jest z Was pięknie określiła, ma nihilistyczną postawę do życia, absolutnie. I po prostu chyba Mariusz się tak nasłuchał tego narzekania na pogodę, na wszystko, że jak pada deszcz, to w trakcie spaceru po prostu w połowie drogi staje i on nie pójdzie dalej, więc musimy wracać. Więc dzisiaj tak właśnie było, stanął i absolutnie nie szedł dalej, więc wróciliśmy, wytarłam go i tak jak mówię, no teraz muszę troszeczkę posiedzieć przed komputerem i zaraz zrobimy sobie pielęgnację i kawusię. Marzę już o kawie, bo już parę godzin jestem na nogach, a wiecie, wiecznie coś. I ja na końcu biedna. Także zaraz do Was wracam, ale dzień dobry, chciałam się przywitać. Jeśli chodzi o moją pielęgnację, to na ten moment używam takiej pianki dermatologicznej do skóry ultra wrażliwej z Basic Lab. Naprawdę jest bardzo fajna, nie przesusz... Muszę się kawę napić, słuchajcie. Nie przesusza i skóra po niej nie jest taka, wiecie, napięta, taka ściągnięta. No i oczywiście Lumispa Ajo rano i wieczorem. I po umyciu twarzy sięgam po ten tonik i powiem Wam, że mam wrażenie, że jestem już na jego wykończeniu. Mam chyba jeszcze jakiś w zapasie, natomiast ja wrócę na pewno do tego. On jest tak, to jest, wiecie co, primer tonizujący, ale oczywiście Basic Lab i można używać do, normalnie jako tonik i to jest do skóry suchej i wrażliwej. Słuchajcie, jesień, zima, to jest mój absolutny ulubieniec, on tak pięknie łagodzi, ściąga, wiecie, jakieś takie podrażnienia, czasami jak skóra, no moja jest owiana po długich spacerach z Mariuszem. No to jest taki plasterek i tak jak czasami ma się wrażenie, że toniki nic nie robią, to tutaj po prostu przy każdej aplikacji czuć to ukojenie. Coś fantastycznego. Do tej pory chyba moim ulubionym tonikiem był ten tonik z The Body Shopu z witaminą A albo E. Nie no, E. Ale ten jest zdecydowanie na numer jeden, na miejscu pierwszym. Więc tak, teraz wykonam te kroki pielęgnacyjne i zaraz przetestujemy sobie coś nowego i pokażę Wam co. A jeszcze jeśli chodzi o Lumispa, ja mam ja mam ten żel przeznaczony do mycia twarzy, natomiast mi pianki używa się lepiej. To jest na szczęście kompatybilne z tą pianką. Nie z każdym żelem to daje radę. Tutaj nie ma tego problemu. Używam rano i wieczorem. Czasami używam tamtego żelu. On jest taki trudniejszy do zmycia, natomiast samo urządzenie, sama technologia fajnie domywa. Ja się śmieję, bo czasami pytacie mnie w wiadomościach prywatnych i ja czasami odpisuję, śmieję się, że mam wrażenie, że wcześniej, szczególnie wieczorem, to moja twarz była brudna. Fajnie domywa, ale nie podrażnia, nie przesusza. Właśnie szczególnie jesienią czy zimą mogłam to sprawdzić, no, uwzględniając oczywiście spacery z Mariuszem, więc ja jestem zadowolona. Także myję teraz twarz. Właśnie taka porcja wystarcza mi na całą twarz. Dobra kochani, jestem po tonizacji i teraz tak, po pierwsze na całą twarz od lat używam serum z witaminą C. Na ten moment mam takie serum z Basic Lab,
O, dziękuję Focus. Mam takie serum z Basic Lab, używam zawsze rano na całą twarz. I wiecie co? Jakiś czas temu Anita nagrała rolkę i testowała płatki pod oczy. Wiecie, że płatki pod oczy uwielbiam. Natomiast uważam, że większość tych płatków, te koreańskie i tak dalej, jedyne co one dają, to dają ściągnięcie opuchlizny, bo są zimne, więc zimny okład na jakieś tam, wiecie, obrzęki pod oczami, spoko. Czy dają nawilżenie? Moim zdaniem to jest tak, że jak położycie jakiś, wiecie, hydrożelowy płatek pod oczy, to przez to, że ta skóra nie oddycha, no to ona jest przez jakiś czas nawilżona, bo wchłania te substancje. Natomiast ja nie sądzę, żeby te płatki, tak wiecie, trwale poprawiały stan skóry. No i właśnie Anita testowała różne z różnych drogerii, chyba do 10 zł, ostatnie były jakieś za 11. No ja myślę, dobra, jak ona poleca, jadę z tym. I kupiłam je w Hebe, tak wyglądają, czekajcie, o, tak wyglądają i bardzo mnie Anita tym zaciekawiła, dlatego że one są srebrne albo złote, ja mam i takie, ale dzisiaj będziemy testować srebrne. I one, słuchajcie, mają 3 warstwy, zobaczcie. I mają też właśnie jakąś srebrną folię i tak dalej. Chodzi o to, że to po prostu zapobiega wysychaniu, więc ta substancja, która jest w tych płatkach, jest wchłaniana przez skórę. I ponoć tutaj jest bardzo dużo tego płynu, że wystarczy na 3 razy i Grażynka ma właśnie taki plan, że je sobie, wiecie, wpionie, wstawię do lodówki i użyję ich 3-krotnie. 3 dni pod rząd płatki pod oczy. Spoko, spoko. Jestem fanką tych koreańskich, albo może nawet nie to, że koreańskich, ale takich słoiczkach, bo tam jest więcej tych płatków. Te jednorazowe dla mnie są nieekonomiczne, nieekologiczne, ale wiecie, na jakiś wyjazd czy coś takiego. No i właśnie dzisiaj sobie takie płatki przetestujemy. Najpierw nałożę serum z witaminą C na całą twarz i zaraz zobaczymy te płatki. I to jestem podekscytowana. Słuchajcie, nie wiem, czy to aparat pokaże, ale zobaczcie, ile z tego płynu, nie chcę go wylać. Faktycznie tam na dnie nieźle to się zbiera, więc no jak na jednorazowe płatki. Dobra, aplikuję pod oczy. Mam wrażenie, że jednak tego nie widać. Chciałam Wam to bardzo pokazać, no ale wiecie, w tym opakowaniu jest ciemno. O, o, może się uda. Zobaczcie, one w tym pływają wręcz. No, aplikuję. O wow, przede wszystkim to, co Wam powiem, to te płatki są duże. One są na pół mojego policzka śmiało. I wiecie co? One są docięte. Więc można sobie tutaj... One się ładnie zaokrąglają. Bardzo ładnie dopasowują do twarzy, pod oczami tutaj. Mają delikatny zapach. Zastanawiałam się na początku, czy srebrne na górę, czy na dół. No ale jakby srebrne ma tylko trzymać właśnie, żeby nie odparowywało. Jestem przyzwyczajona do tej formuły hydrożelowej, do takiej konsystencji tego płatka hydrożelowego. To jest coś... To się chyba legnina nazywało kiedyś? Mama miała na ogrodzie? To właśnie jest coś takiego, z taką folią. Ta folia jest miła w dotyku. Bardzo takie miękkie są te płatki, takie wydają się delikatne. Nie to, że one się, wiecie, rozwalają czy coś takiego, ale takie delikatne, że bardzo ładnie to siedzi na twarzy. Miałam obawy, czy nie będzie zjeżdżać, ale widzę, że nie zjeżdża, że to mimo tego, że dużo jest tej substancji, to to siedzi. No więc bardzo takie pozytywne pierwsze wrażenie, w sensie użycie tego, jak to leży na twarzy. No po prostu takie srebro, to słuchajcie, nie wiem do kiedy jest karnawał, ale... W sumie ja to całe życie mam karnawał, proszę. Ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak skóra pod oczami. One, jeśli dobrze kojarzę, poczekajcie... One mają witaminę C i są rozjaśniające. Proszę bardzo. I właśnie, że bez podrażnień, nawilżenie skóry i efekt sauny. Czy mamy to po polsku? Ja bym Wam wszystko przeczytała. O! Srebrne, usiadłam na wannie. Srebrne płatki pod oczy na folii z witaminą C rozświetlają, energetyzują i ujędrniają szarą skórę pod oczami. To coś dla mnie. Trójwarstwowa struktura płatków zapobiega odparowaniu składników takich jak witamina C, witamina B3, zielona herbata oraz ekstrakt z morwy. Sposób użycia: dokładnie umyj i osusz twarz, otwórz opakowanie i nałóż płatki czarną stroną na skórę pod oczami. Pozostaw na około 20 minut, a następnie wklep pozostałość w skórę. No, więc Jezu, słuchajcie, naprawdę muszę się kawę nabić. Wklepie pozostałość w skórę po 20 minutach. Bardzo jestem ciekawa, ale na pewno je sobie, wiecie, zostawię i włożę do tego opakowania, żeby użyć ich kilkukrotnie. Bardzo przyjemnie się je tutaj naprawdę nosi i są takie, no ja czuję, że są na połowę twarzy, więc zobaczymy. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że ja kupiłam je w Hebe właśnie za około 10 zł.
tak. I mam jeszcze złote. Złote też będziemy testować. Ale pierwsze wrażenie pozytywne. Wklepię sobie to później i zobaczymy. No fajnie było, jakby to, wiecie, rozświetlenie było od razu widać. Natomiast no... Wystarczy to nawilżenie już, prawda? Prawda. No a później jak sobie zdejmiemy płatki, ostatnia część mojej pielęgnacji porannej, to oczywiście jest co? Krem z filtrem. Także tyle ode mnie. Mam wrażenie, że chyba trochę mi zjeżdżają jak gadam, albo po prostu je, wiecie, czuję jak mówię, bo, no bo są duże. Także o, proszę, robię kawę, siadam do kompa, no i później sobie razem je zdejmiemy. Tym kubkiem ja jeszcze przywołuję zimę. Za oknem jest po prostu listopad. Pada deszcz, szaro, ciemno, buro. Także kawusia w zimowym kubku na pobudzenie i działamy. Chciałam Wam jeszcze pokazać moją dumę ogrodniczą. Ja sama z turczyka. To jest trochę głupie, bo tam z tyłu zdechlak, ale pięknie wygląda. I tutaj pomidorki i owoce. I nie wiem, czy mówiłam Wam, ale ja mam wrażenie, że się z tym powtarzam, że bardzo dużą przyjemność mi sprawia patrzenie właśnie tutaj na tego storczyka codziennie, na pomidorki, że w ogóle są. No i na owoce, które jem rzadko, ale są. I jeszcze tutaj, nie wiem, nie pamiętam, jak ten kwiatek się nazywa, ale tutaj zobaczcie. Jaka idzie trąba. Chyba jego, kurde, fokus. Chyba jego największy listek tutaj, zobaczcie. Przepiękny. Tutaj on się wcześniej wybijał i trochę mi usechł. W ogóle ten kwiatek jest, słuchajcie, dziwny. On ma wiecznie sucho w doniczce. Ja go nie chcę przelać, ale mam wrażenie, że ja go przelewam i dopiero wtedy rośnie. No i właśnie taką trąbę tutaj mamy. Aż go podleję. Dobra, kochani, chwila prawdy. Ściągnę je z Wami. Bardzo komfortowe. Miałam wrażenie, że mi trochę zjeżdżają, ale no fajnie. Fajnie mi się je nosiło. Poczekajcie, bo muszę teraz je włożyć do tego pakowania z powrotem. Jedną ręką to nie jest takie proste. Zaraz do Was wrócę. Dobra, teraz mi chłodno tutaj. Ja nie wiem, czy jestem zbyt mało wrażliwa. Wklepuję sobie to pod oczy. No taki efekt jakby nawilżonej skóry jest taki jak zawsze. Czy tu jest jakieś wyjątkowe rozświetlenie, albo żebym widziała różnicę pomiędzy tymi płatkami a tamtymi? To chyba nie. Nie wiem, ja może jestem na to zbyt wrażliwa. Wklepię to sobie i nałożę krem z filtrem. Niech to się wchłonie. Bardzo ładna ta skóra jest taka, wiecie, teraz w dotyku. No ale zawsze ona po płatkach jest taka miła w dotyku. Wiecie co, jestem ciekawa, czy nie będzie nam się rolować... Nam. Znaczy mi się nie będzie rolować makijaż, tak jak po tych płatkach Heimisch, gdzie co jakiś czas strzepuję te takie baleroniki. Już Wam pokazuję, jakiego SPF-a użyję. Bo teraz w ogóle zużywam SPF-y wszystkie, które mam, dlatego że wiecie, zaraz, no zaraz, no niebawem wiosna i na pewno producenci wymyślą coś nowego. Ja będę chciała testować nowe rzeczy i teraz zużywam CeraVe i to jest SPF 50 UVB plus UVA, o taki genialne opakowanie, jedno z lepszych opakowań, bo tu jest giętka tubka z pompką. Rewelacja, super opakowanie, fajne też na wyjazdy i powiem Wam, że ja robiłam jego pierwsze wrażenie jakoś właśnie wiosną albo latem i on mi nie przypadł do gustu, dlatego że ma bogatszą konsystencję, tak Wam będę pokazywać, dlatego że ma bogatszą konsystencję i dla mnie po prostu był za ciężki, za treściwy, natomiast jesienią pokochałam go i kiedy Wam pokazałam, że do niego wróciłam, to ja używam go praktycznie codziennie, bo tak fajnie mi się go używa teraz w tych chłodniejszych miesiącach, więc CeraVe, no jak widzicie, tutaj dużo nie ma, na pewno jeszcze przetnę tubkę na koniec, Grażynka, to wiecie, natomiast zużywam teraz to, co mam, także CeraVe codziennie tak naprawdę bardzo przyjemny, także to tyle z pielęgnacji, lecę do obowiązków, na pewno widzimy się później na make-upie. No i tak, no widzimy się dzisiaj bardzo dużo się widzimy. Nośmy się nie widzieli, ale wiecie co, przyjrzałam się sobie z bliska w lusterku tutaj i ja mam wrażenie, że przez te płatki tutaj te moje zmarszczki są delikatnie spłycone. Ja wiem, że to jest efekt na chwilę, natomiast widzę różnicę. Ha! Pierwszy raz po płatkach widzę różnicę. Naprawdę. Aż dziwnie, fajnie było, żeby tak zostało. A tak dobrze to pewnie nie ma. Natomiast, no, coś tam jednak robią. Raz jeszcze Wam je pokażę.
Ja będę ich jeszcze przez 2 dni używać. A co? Czy Wam się to jeszcze nie znudziło? Bądźcie ze mną szczerzy, bo jeśli mam przestać pokazywać swojego omleta i wrócić dopiero ze śniadaniem, jak je zmienię, to dajcie znać. Ale słuchajcie, kocham na nowo, jest miłość na nowo. Tak samo robię, tylko teraz jeszcze dodaję sałatę lodową do twarogu, obok pomidorki. No, kocham miłością absolutną. To jest tak naprawdę najczęściej jeden z 2 moich posiłków. I to jest zazwyczaj moim ulubionym. Uwielbiam mój omlet niskobiałkowy. Niskobiałkowy chciałabyś. Znaczy nie chciałabyś. Niskowęglowodanowy, białkowo-tłuszczowy. Czuję się po nim rewelacyjnie. Bardzo długo trzyma mnie w sytości. No i tak, jem późne śniadanie, ale za to jakie. Także lecę. Słuchajcie, bo mam dużo rzeczy do zrobienia. Później wrócimy. Znaczy wrócimy. Później zrobimy sobie make-up. Wtedy będziemy mogli chwilę pogadać. A teraz śniadanie i do roboty. Powiem Wam, że tak ostatnio wyglądają moje dni. Sorry za fryzurę. Jest po południu. Miałam zupełnie inne plany, ale coś tam mi się, wiecie, w pracy wysypało. Trzeba było szybko ratować pożary. Ratować pożary. Gasić pożary. Kończę pić herbatę w kubku z Paryża. Jeszcze kończę ten Biofix Malina z lipą. No lipa jest, lipa. Natomiast właśnie tak ostatnio wyglądają moje dni. Nawet nie miałam kiedy nagrywać, nawet nie miałam do tego głowy, powiem Wam. I cieszę się dzisiaj z tego, że jest dzień, w którym nie muszę nigdzie po pracy wychodzić. Ponieważ właśnie ostatnie dni były takie, no, dość intensywne. Dużo, wiecie, było takich rzeczy do ogarnięcia na mieście. Coś tam podjechać, tu i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dzisiaj jest taki dzień, że ja siedzę w bluzie, mam jeans i zupełnie nic nie muszę. I mam taki luz w głowie, że po pracy na spokojnie zabiorę jegomościa. Jeszcze nie wiem, czy nie będzie padać, ponieważ dzisiaj tak naprawdę większą część dnia padało, że zabiorę jego na wyjście. I później mogę sobie na spokojnie gotować obiad i nigdzie nie wychodzę. Wczoraj mieliśmy wspólny wieczór z Krzyśkiem, dzisiaj natomiast mamy oddzielne wieczory, więc nie wiem, co ja zrobię z tym czasem. Już na samą myśl tego spokojnego wieczoru się ekscytuję. Naprawdę, ja tak mam. Może sobie trochę ogarnę w kuchni po obiedzie, bo myślę, że trochę nabrudzę. Dzisiaj będziemy robić sobie... ja się śmieję sama do siebie, dlatego, że kupiłam... opaską się bawię. Dlatego, że kupiłam mieszankę chińską warzyw mrożonych, więc będziemy robić chińszczyznę. I to u mnie tak jest, że wiecie, kupię mieszankę tematyczną, więc ja już nie wiem, robię chińszczyznę, robię włoskie, robię coś tam. Natomiast mam makaron ryżowy, mam pierś z kurczaka i będziemy robić to sobie w sosie orzechowym. Ja kiedyś taki sos orzechowy robiłam i nie pamiętam, dlaczego ja, wiecie, jakby z tego zrezygnowałam, dlatego że to było pyszne. My ulubiamy. Uwielbiamy takie właśnie chińskie dania, jakieś takie tajskie. No to są totalnie nasze klimaty. Wiecie, że my za bardzo fanami kuchni polskiej nie jesteśmy, jakichś takich kotletów w jakimś sosie, jakiś gulasz czy coś takiego. No u nas często tego nie ma. Właśnie są jakieś takie makarony, jakiś może ryż. I dzisiaj będzie znowu kuchnia improwizowana, ale wiecie, że ja tak lubię najbardziej. Ostatnio też jest tak, że mówiłam Wam o tym w postanowieniach chyba, nie wiem nawet czy noworocznych, czy po prostu na zimę, że ja chcę wrócić do takiego nawyku gotowania w domu, bo my bardzo dużo jedliśmy na mieście, bardzo dużo zamawialiśmy jedzenia, dużo było z garmażerki. No i Krzysiek też mówił, że ma taki plan i słuchajcie, skończyło się tak, że ja gotuję, ja robię zakupy, a on zjada i wybrzydza. Ale te role się odwrócą. Ja na razie mam, wiecie, fazę na takie zdrowe jedzenie, na odżywcze. Po prostu chcę sama, wiecie, sobie pogotować, bo ja też twierdzę, że w restauracji, czy na wynos, czy nawet w sklepie takie gotowce da się kupić zdrowsze, ale nigdy nie mamy do końca pewności, co tam jest. A jak zrobimy od podstaw swoje danie, to wiemy, co dokładnie tam się znajduje. Także ja teraz mam fazę na gotowanie, więc Krzysztof trochę leniuchuje, ale myślę, że role się na pewno odwrócą. Nie będzie tak, że on ma wszystko podane na tacy i przywiezione do domu. Ale na razie jeszcze nie narzekam, bo po prostu mam fazę na gotowanie, chce mi się gotować. Wiem, że zresztą Wy też lubicie, jak ja gotuję. Zawsze się czymś inspirujecie, bo no nie korzystacie z przepisów, bo mnie raczej przepisów nie ma, ale widzicie mniej więcej, co robię. Więc dzisiaj, słuchajcie, spacer, na spokojnie gotowanie obiadu. W ogóle gotowanie na spokojnie. Podchodzenie do jedzenia nie jako, o Jezu, muszę jeszcze zrobić obiad, tylko jako do przyjemności, że możecie odżywić swoje ciało.
i że macie czas. Ja zawsze to powtarzam, że jak mam czas na gotowanie, to lubię gotować. I powiem Wam, że wcale mi się nie spieszy wtedy, żeby szybciej pokroić warzywa, tylko odnajduję, nie chcę powiedzieć, że odnajduję w tym jakiś sposób na medytację, ale no na pewno na wyciszenie się, na zdystansowanie, na takie odcięcie grubą krechą gdzieś tam mojego tego, wiecie, życia etatowego od wolnego czasu. A później wieczorem co będę robić, to nie wiem. I to jest najpiękniejsze, że nie wiem. No, także jeszcze parę godzin, już bliżej jak dalej, ale no, trochę pożarów musiałam ugasić. Później jeszcze mam spotkanie, więc już serio musimy zrobić ten make-up razem. Ale wiecie, szybki, lekki, łatwy i przyjemny, jak to u mnie. Na sobie mam bluzę z Zary i powiem Wam, że lubię ją. Ona wygląda bardzo ładnie, ale wiecie, co mnie denerwuje? To, że ten kaptur mi to ciągle idzie do tyłu i często widzicie, że ja mam taki ruch, bo mnie to dusi. Więc ja sobie ją tak ściągam do przodu i ona, jak siedzę, to jest okej, ale jak zaczynam się ruszać czy gestykulować, no to niestety zjeżdża mi do tyłu, także tak, w ogóle jest mi dzisiaj zimno cały dzień, dlatego też piję tą herbatę i tak zawsze, powiem Wam, że zawsze jak wybieram kubek, bo nigdy nie ma tak, że biorę pierwszy lepszy, jak wybieram kubek, to zawsze chociaż jedno wspomnienie z danego miejsca, z danej sytuacji mi wraca i właśnie tak dzisiaj jak sięgałam po ten kubek, to sobie myślałam, kurczę, my byliśmy przecież nie tak dawno w tym Paryżu, w październiku chyba, była taka piękna złota jesień i do tej pory mi paznokieć schodzi u stopy, prawda? Ale była taka piękna złota jesień i ten Starbucks, z którego pochodzi ten kubek, był taki piękny. No i jakoś mi tak ciepło na sercu. W ogóle myślałam, żeby się zaprosić dzisiaj na randkę, na kawę, ale później stwierdziłam, o nie, jak ja nie muszę wychodzić, to jest jedyny dzień na długo, gdzie ja po prostu nie muszę, wiecie, wychodzić później, czegoś ogarniać, coś tam załatwiać i nie wychodzę dzisiaj. Także, oj, dzisiaj ze mną będzie domowy vlog. Domowy tasiemiec. Może być? Może być, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Jeszcze coś Wam chciałam pokazać z kosmetyków, tylko teraz się zastanawiam co, bo trochę u mnie ostatnio pojawiło się nowości, albo nawet nie tyle nowości, ile po prostu takich kosmetyków, po które sięgam częściej, bo gdzieś tam jakieś inne zużyłam. Możemy sobie denko w ogóle zrobimy, bo też mam kilka produktów już zużytych i fajnie było wyrzucić te śmieci. Oj, oj, to będzie długi wieczór, słuchajcie, dzisiaj ze mną. No, także cieszę się, że mam w końcu przestrzeń, że mogę przyjść do Was na spokojnie. I ja wiem, że w tym vlogu nie dzieje się nic wielkiego, no ale to jest właśnie życie, nie? Nie codziennie dzieją się wielkie rzeczy, a takie domowe vlogi właśnie dla mnie mają klimat, jak wiecie. Nie ma w każdym vlogu, nie wiem, sprzątania, nie wiadomo jakiego, czy czegoś takiego. Bo umówmy się, no nikt z nas na co dzień nie robi clean with me całej chaty. Ale tak, cieszę się, że mogę do Was pogadać na spokojnie. Także kończę herbatę, kończę jeszcze jedną rzecz i przejdziemy do make-upu. W ogóle chciałam Wam pokazać, że ostatnio dostałam takie piękne, nakrapiane róże od Krzyśka. Nie to, że ja na niego narzekałam, wiecie, że ja teraz gotuję, ale on mi się tak próbuje odwdzięczyć. Także piękne są, zobaczcie. Fajnie w aparacie to widać nareszcie. Jest, idzie obrażony. Nie szykuj się, kochany. Teraz robimy kawę i make-up. O nie, nie. Wymuszacz. Jestem. Teraz, słuchajcie, stwierdziłam, że zrobię sobie kawę, ale opowiem Wam o czymś, bo teraz mi się to przypomniało i regularnie mam takie momenty, że mi się to przypomina. Otóż, słuchajcie, mówiłam Wam przed chwilą, że coś tam dokończę i robię kawę. I robimy make-up. No i słuchajcie, zanim doszłam robić make-up, zdążyłam zrobić kawę, pobawić się z psem, stawić pranie, uprać jedną gąbkę i mam kawę. Ostatnio, słuchajcie, trochę gonię własny ogon, ale to nic, poradzimy sobie. Wielokrotnie goniłam własny ogon, czasami go doganiałam, czasami nie. Dlatego też zrobiłam sobie kawę, coś ostatnio rośnie ilość pitych przeze mnie kaw i nie jestem z tego zadowolona. Ale no na razie tak będzie przez jakiś czas. No i tak, w ogóle ja mam Wam tyle do powiedzenia, że ja nie wiem, co ja chcę Wam powiedzieć, bo to zawsze tak wygląda. Po pierwsze, to opowiadałam Wam wielokrotnie i zawsze Wam mówię, że to jest normalne, że życie to wzloty, upadki, górki, dołki. I ja teraz powiem Wam, mam trochę taki swój dołek. Nic się nie stało, absolutnie nic się nie stało. Po prostu, jak to ja mówię, chyba biorę rozpęd, wiecie? Taka jestem trochę ostatnio jakaś
taka może ospała nawet jak na mnie, taka niechętna, brak we mnie takiej iskry. Gdzieś ta moja iskra zgasła na chwilę. No i właśnie stąd też właśnie ratuję się kawą, bo tak jak mówię, no nawarstwiło mi się trochę obowiązków, gdzieś tam rzeczy do ogarnięcia. I co chciałam powiedzieć, i to, słuchajcie, to jest normalne. Ja kiedyś nie dawałam takim moim słabszym dniom gdzieś wypłynąć, cisnęłam za wszelką cenę, no bo nie, bo wiecie, ja nie jestem leniem, przecież muszę to, to, to i to zrobić. A wiecie, że ja się tego cały czas uczę, ale chcę Wam tutaj też mówić o tym procesie. A w tym momencie dzieje się tak, że naprawdę czasami odpuszczam. Słuchajcie, myślę, że to jest bardzo dobry przykład, że my w styczniu mieliśmy kilka wolnych weekendów. Wolnych od spotkań z kimś, generalnie to ja, od umawiania się, od jakiegoś wyjeżdżania. I wiecie, ja zdałam sobie sprawę z tego, że to jest dla mnie uwalniające. Nie robienie niczego, w sensie leżenie na kanapie, bo mówiłam Wam ostatnio, że ja, to nie jest dla mnie żaden relaks, ale właśnie, że to jest takie uwalniające. Mówiłam, że będę starała się na to kłaść nacisk w tym roku. I ciągle mam to z tyłu głowy i staram się nie planować, wiecie, jakichś spotkań z dużym wyprzedzeniem. Niektóre oczywiście trzeba, bo to samo życie, szczególnie jeśli chce się właśnie spotkać w większym gronie, no to każdy z nas ma swoje życie, swoje obowiązki i no takie spotkania trzeba planować. Ale staram się, wiecie, czego... O, to dobrze zabrzmi, znaczy dobrze zabrzmi, dobrze odda tą sytuację, że ja nie zapycham już swojego grafiku wolnych dni tak totalnie. Kiedyś, wiecie, ze mnie się właśnie zawsze koleżanka śmiała, że ciebie zapytać w styczniu, co ty robisz w kwietniu, to ty powiesz, że nie masz wolnych weekendów. I słuchajcie, tak było i nadal w niektórych przypadkach tak jest. Bo to wiecie, a to mamy jakiś wyjazd zaplanowany, a to wtedy trzeba odwieźć, przywieźć zwierzaki, a to jakieś spotkanie z kimś, a to gdzieś, nie wiem, jakaś impreza czy urodziny. I oczywiście, że są takie weekendy, które mamy zaplanowane, wiecie, z większym wyprzedzeniem, ale to jest mniejszość, a zawsze była większość. I powiem Wam, że daje mi to taki luz psychiczny, takie poczucie właśnie, że mogę wyluzować. Wiecie, ja Wam mówiłam o tym, że jestem mistrzynią absolutnie w nakładaniu na samą siebie presji, tak. Ja jestem bardzo wyrozumiała w stosunku do ludzi, jeszcze zależy z czym, ale jestem bardzo wyrozumiała w stosunku do ludzi, do swoich bliskich, ale w stosunku do samej siebie to... No i właśnie się tego uczę i powiem Wam, że gdzieś daję sobie już przyzwolenie, nie tylko takie mentalne, ale też przyzwolenie na to, żeby coś odpuścić, coś odwołać. I wiecie, to nie jest łatwe, ja cały czas się tego uczę i cały czas z tym walczę, ale bardzo uwalniający jest moment, kiedy widzisz, że w sumie to świat się nie wali, jak coś odwołasz. To nie jest tak, że ty jesteś beznadziejna teraz, czy nie dotrzymujesz słowa. I ja się tego uczę, ale wow, to naprawdę dużo daje i myślę, że stąd też mogą być moje dołki, bo ja się wielu rzeczy uczę nadal. Nadal się o sobie wielu rzeczy, wiecie, dowiaduję, obserwuję się i mówiłam Wam właśnie, że ten rok, na pewno początek tego roku, chcę, żeby mi upłynął na mnie. Ja stawiam na siebie, koniec, kropka, a później na innych i faktycznie wdrożyłam to mega w życie. No i mam właśnie, wiecie, tak czas na rozkminianie się, obserwowanie i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak rozmawiałam z koleżanką, to nie zawsze jest łatwe, ale w ogólnym rozrachunku potrzebne i uwalniające. Więc ja mam trochę teraz taki dołek, do którego po pierwsze to ja oficjalnie się przyznaję i na który sobie pozwalam. I to jest dla mnie nowość, ale wierzę bardzo, że jeśli pozwoli się sobie na przeżycie tego, wiecie, radzić komuś, to ja zawsze mogłam, bo to jest bardzo mądra rada. Ale żeby sama siebie nie cisnąć, to już druga sprawa. Więc daję sobie czas na przeżycie takiego czegoś, przememłanie tego w sobie, żeby właśnie później ruszyć ze zdwojoną siłą. I tak jak mówię, ja teraz robię wdech i robię rozpęd w pewnych kwestiach. Stąd też w ogóle zauważyłam, że ja mówię spokojniej. Nie wiem, czy to widzi, na pewno nie zawsze i na pewno nie zawsze tak będzie. Ale ja mam wrażenie, że ja mówię spokojniej, że ja nie jestem jakaś taka napalona i taka rozedrgana. A może to tylko dzisiaj. No, więc chciałam Wam to powiedzieć, chciałam się z Wami podzielić moimi przemyśleniami, że
fajnie jest komuś radzić, dobrze radzić, ale kurczę, samemu, żeby przeżywać kwestie, które są dla Was ciężkie albo które wymagają jakichś zmian i nie do końca są z Wami zgodne albo wydają się trochę sprzeczne, ale mogą być słuszne, to jest naprawdę big deal, powiem Wam. To jest big deal. W ogóle jeszcze subtelnie zmieniając temat kawyłek, chciałam Wam powiedzieć o tej konturówce Eveline. Słuchajcie, nie powiem, że to już jest mój hit, ale powiem Wam, że uwielbiam ją. Od kiedy ją sobie testowaliśmy, ja mam ochotę tylko po nią sięgać. Tak mi się podoba jakoś ten kolor, to wykończenie, fakt, że była tania, że się mogę po tej twarzy wymaziać. Naprawdę super produkt, ale no mocno też chcę się wziąć za zużycie tego konuska. Wiecie, tu nie ma go dużo. Aj, trzeba, widzę, już go zatemperować. Nie ma go dużo, a ja też chcę, postanowiłam po tych, wiecie, filmach swoich wszystkich z podsumowaniami, postanowiłam trochę zużyć tego, co mam. Nie na tej zasadzie, że ojej, już mam takie ciśnienie, muszę zużyć i chcę mieć po jednym produkcie z danej kategorii. Nie, na pewno nie jeśli chodzi o produkty do ust. Ale chcę pozużywać to, co mam. Gdzieś tam, co mi zalega latami i jest spoko, ale ja tego nie zużywam. I no, ta konturówka akurat, to ja bym nawet do niej wróciła, gdybym wiedziała, jaka to. Ale na przykład właśnie mówię o tym produkcie Astor. On jest naprawdę super, ale ja po niego nie sięgałam, bo mam inne. No i tu nie ma go już dużo. Mówiłam Wam, że będę chciała go wykończyć. I faktycznie ostatnio tak, nie że w ciągu dnia, ale na jakieś spotkanie, czy jak mam jakieś wyjście, sięgam po ten produkt. Uważam, że wygląda bardzo ładnie. Pięknie się nosi w ciągu dnia. Jest zaskakująco długotrwały przy tym satynowym wykończeniu. Naprawdę bardzo miło mi się go używa. I bardzo mi się go miło nosi po, nawet powiecie, po jednorazowej aplikacji. On ładnie wygląda i ładnie się zjada. I ten rok w ogóle, a na pewno najbliższe miesiące, upłyną mi pod takim znakiem trochę używania tego, co mam, ale odnajdywania na nowo z tego radości. Bo nie wiem, czy zauważyliście, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że dziewczyny, które robią te takie projekty do zużywania, to ja gdzieś tam mam wrażenie, że ta radość z używania jakiegoś kosmetyku zatraca się na rzecz tego, żeby go jak najszybciej zużyć i wykończyć. Wiecie, no nie mówię nagle, że ktoś smaruje, nie wiem, nogi podkładem, tak? Ale chodzi mi o to, że to jest takie bardzo fokusowanie się na zużyciu, a nie na używaniu. I ja właśnie chcę tak świadomie podejść do tego, co mam, gdzieś tam jeszcze bardziej rotować tymi kosmetykami, które mam. No i też zużywać. I dzisiaj jednak stwierdziłam, jak zobaczyłam, ile tego jest, stwierdziłam, że zrobimy sobie to denko. Wiecie, u mnie denek oddzielnych na kanale nie będzie, ale chcę Wam pokazać, co zużyłam ostatnio i powiem Wam w sumie też, dlaczego chcę Wam to pokazać i nad czym pracuję. No i tak, make-up zrobiony. Zobaczmy, która godzina. Dobra, lecę na spotkanie. Widzimy się później, zrobimy sobie denko. Mam nadzieję, że mnie ta kawa trochę obudzi. Chciałabym jeszcze dzisiaj zmienić pościel. Ja nie wiem, ile my czasu pod tą pościelą śpimy. Znaczy, mamy oddzielne i ja chciałabym swoją zmienić, plus prześcieradło i poduszki. Ale to już chyba poczekam na Krzyśka, bo nie chcę mi się samej z tym szarpać. Zresztą wiecie, że u nas zawsze zmiana pościeli to jest rodzinny event, na który obecnością zaszczyca nas moja córka. Kocórka bułka pierwsza, więc już poczekam na Krzyśka, razem to zrobimy. Ale tak, w ogóle jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że ja nie wiem. Na pewno pokazywałam na Instagramie, ale wydaje mi się, że na YouTubie nie pokazywałam. Mówiłam Wam o tym, że nie chcę kupować perfum w tym roku, więc co zrobiłam? Kupiłam perfumy. Jest to logiczne, tak? W każdym razie. Profil Olfactoria na Instagramie, myślę, że każdy Dorotę zna, ale generalnie jak ona opisuje perfumy, to ja mam ochotę je od razu kupić i ja nie wiem, i ja tak zrobiłam, słuchajcie, raz weszłam, jak ona opisała te perfumy, że tu jest irys, coś tam, ja tego tu nie czuję, ja czuję pudrowość, ja czuję taki delikatny olejek do opalania, ja się widzę na plaży, palmy, zachodzące słońce, troszeczkę spieczona skóra, ale SPF był, taki no po prostu fajny zapach. Nie będę tego kaleczyć. To są perfumy niszowe. Zamówione właśnie w jakiejś drogerii internetowej, polecane przez nią.
Przepiękny zapach. Bardzo się cieszę, że się na niego zdecydowałam, dlatego że wielkimi krokami zbliża się. No też już mam wrażenie, że bliżej niż dalej. Nasza podróż rocznicowa i mam nowy zapach na naszą podróż. Wiecie, że ja bardzo lubię... Kiedyś w ogóle tak było, że przy każdej podróży kupowałam sobie nowy zapach, ale jak tych podróży w roku było dwie, nie? A nie 12 czy tam 11. I trochę od tego odeszłam, ale w tamtym roku miałam na Seszelach taki zapach z Zary. Specjalnie kupiłam na wyprzedaży taką małą mgiełkę. To trochę w sumie podobny zapach. I zawsze mi się miło kojarzą nowe zapachy. Pamiętam, że w Meksyku na nasze zaręczyny zaczęłam używać Wanderlust Sublime. I to jest... No i to są zaręczyny. Ja widzę, jak Krzysiek w Meksyku klęczy przy tym o wschodzie słońca. Makijażu nie miałam, ale perfumy miałam. I właśnie chcę, żeby mi nasza kolejna rocznica kojarzyła się z tym zapachem i kupiłam taki zapach. W kontekście zużywania. Kupiłam. Ale będę zużywać, mówiłam Wam o tym, że będę pracować nad tymi perfumami. Bardzo je lubię, ale nie podoba mi się. To jest Black Opium, ten klasyczny Yves Saint Laurent. Nie podoba mi się to, że bardzo dużo kobiet je nosi i nie podoba mi się to, że bardzo dużo kobiet nosi podróby. Ja to czuję. To nie jest ten sam zapach. Wiem, że są jakby różne odmiany już Black Opium, ale to nie podoba mi się to, więc po prostu je zużyję. Bardzo je lubię. Wiecie, że to kiedyś były i nadal w sumie czasami są moje randkowe perfumy. Myślę, że tu jest jakaś, no nie wiem, 1/3, może 1/4 opakowania, więc to jest mój plan na ten rok, więc kupiam sobie nowe. No i dobra, no i fajnie. O, kaweczka, lecę dalej. Dobra, oj, lecę na spotkanie. Zejdź, Mariuszku, zejdź mi spod nóżek. Widzimy się później. Ale ty się nie kładź, bo my lecimy na spotkanie, Mimi! Kurczak z olejem, papryką i imbirem będę obsmażać. Do obsmażonego kurczaka dodam mieszankę chińską, dodam pół, dlatego że to jest jakieś ogromne opakowanie. Później do tego dodam ugotowany oczywiście makaron sojowy i szczypiorek, a na końcu mój sos, który zrobię z octu ryżowego, a nie widzicie, z octu ryżowego, z sosu sojowego, z masła orzechowego i trochę wody, wszystko wymieszać na gładką konsystencję i zalać całe danie i gotowe. Posypałabym to jeszcze sezamem, ale słuchajcie, nie znalazłam ostatnio w Lidlu sezamu, więc będzie bez sezamu. Natomiast wiecie co, jak, także do dzieła. Słuchajcie, jak ja mam rumieńce jeszcze po tym spacerze, jakoś mocno mnie wywiało dzisiaj. Natomiast idę zaraz pakować torebkę, bo sprzedałam na Vinted torebkę, o którą było zawsze wiele pytań, jakie umiałam, a ja jej nie noszę, prawda, jest taka. Więc zaraz idę ją jeszcze, wiecie, zobaczyć, czy w niej niczego nie ma, troszeczkę poszewkę perfumami spryskać, bo zawsze tak robię. Zresztą ten, kto zamawiał ode mnie przesyłki z Vinted, na pewno to wie. I to jest chyba mój ostatni obowiązek na dzisiaj. I nie wiem, tak myślałam, żeby sobie może kąpiel zrobić, a z drugiej strony nie wiem, czy też tak macie. Dajcie mi koniecznie znać. Ja nie potrafię długo leżeć w wannie. Jak ta gorąca woda mnie okala, to ja mam ochotę wyskoczyć po 10 minutach i zawsze się śmieję do Krzysika, że się dla mnie absolutnie nie opłaca napuszczać całej wanny wody po to, żebym ja za chwilę chciała wyjść, bo mi się to nudzi. Więc
Właśnie tak z jednej strony, wiecie, a to kąpiel bym wzięła, nawet z książką bym poleżała, a później przecież ty wcale aż tak za kąpielami nie przepadasz. Nie jest mi też już tak zimno, wcześniej było mega zimno. Jakoś teraz mnie to jedzenie rozgrzało, a może jeszcze stąd właśnie te rumieńce. Więc raczej kąpiel nie dla mnie. Także słuchajcie, lecę wysłać tę paczkę i zrobimy sobie denko. W ogóle chcę Wam powiedzieć, że wstawiłam jedno pranie, teraz już właśnie suszarka skończyła suszyć i wstawiłam drugie pranie i w pierwszym praniu wrzuciłam gąbki do makijażu. Za Waszą radą, już któryś raz to robiłam, właśnie w takim, wiecie, woreczku do prania bielizny. I mam, kurczę, dwie takie upierdliwe gąbki. Mówiłam Wam o tym, że one są jakby z aksamitu, z froty, które po prostu chłoną podkład i one się nigdy nie dopierają. A teraz właśnie druga partia, która się pierze, to są ręczniki. Ja ręczniki i ścierki zawsze piorę na 90 stopni i pomyślałam, pal licho. Zobaczymy, czy się dopiorą, czy nie. Więc właśnie piorę je na 90 stopni. Idę jeszcze wywiesić pranie z suszarki. A jeszcze zmiana pościeli. Oj, to już chyba nie dzisiaj. Także powiem Wam, że mam ochotę po prostu już pójść pod prysznic, przebrać się w piżamę i tak na luzie spędzić dzisiejszy wieczór. Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć. A już zapomniałam jak zwykle. Ale coś odwleczę, to nie ucieczę. Zaraz sobie o tym przypomnę. Dobra, kochani, jestem. Krzysztof mi tu tańczy. Może mnie widać tam. O-o. Niestety nie widać. Ja mam kolagen. Czekaj, no pewnie, że jak ja nagrywam, to ty musisz hałasować. Jakoś mi się, słuchajcie, tak gorąco zrobiło, może że... Zobaczyłaś jak tańczę. Że piję kolagen. W sensie piję zimny napój. Kolagen? Mhm. I przychodzę do Was z moim denkiem. Ej, ale zapal mi tam, bo ja właśnie chciałam mieć zaświecone, bo mi lepiej. Pardon. O, merci beaucoup. Ja nie widzę żadnej różnicy, ale okej. Generalnie nie widzisz w wielu rzeczach różnicy, gdzie ja widzę. Słuchajcie, przychodzę do Was z denkiem. Co mi, misiu? Chodź. Po raz 15 powtórzę, że przychodzę do Was z denkiem. Zużyłam sporo rzeczy ostatnio. Ale też chcę Wam opowiedzieć o tym, że sprzątałam w łazience, ale sprzątałam szafce z kosmetykami i wywaliłam kilka rzeczy, których tutaj nie będzie. I wiecie co, macie ode mnie zadanie dzisiaj? Sprawdzić swoją szafkę z kosmetykami, szczególnie do twarzy, jak tam terminy. I nie terminy, wiecie, tylko przydatności, tylko ile od otwarcia produkt jest ważny. I wiecie jak to wygląda? To jest taka ikonka. Takiego otwartego słoiczka i tam są miesiące, zazwyczaj to jest podane w miesiącach, bo okazało się, że ja miałam kilka produktów przeterminowanych już grubo i stwierdziłam, że no nie, ja nie będę do twarzy tego używać, wiecie, na przykład nie będę oczu podrażniać czy coś w tym stylu. Ja mam cerę trądzikową, staram się dmuchać na zimne i nie będę absolutnie ryzykować. I właśnie tam było kilka produktów i dało mi to do myślenia. Po pierwsze, właśnie jeśli chodzi o kremy z filtrem do używania, też Wam dzisiaj mówiłam rano, że zużywam to, co mam, szczególnie to, co mam pootwierane, bo wiem, że przyjdzie sezon wiosna, lato i ja będę chciała testować coś innego, wiecie, będą mnie kręciły jakieś nowe konsystencje, na pewno producenci zadbają o to, żeby wymyślać różne jakieś urozmaicone produkty, więc będę chciała testować i teraz skupiam się na zużywaniu. I właśnie tutaj na potwierdzenie moich słów mam do pokazania Wam między innymi trzy balsamy do ciała. Ja, wiecie, że ja balsamów mam dużo, ja mam masę do ciała dużo, uwielbiam te produkty, dlatego że my mamy tak twardą wodę, jest tak dużo, nie wiem, chloru w niej, że ja, słuchajcie, jak wychodzę spod prysznica, to ja czasami mam tak suchą skórę, że mnie aż to swędzi, że mam wrażenie, że mi ta skóra pęka, czasami na plecach, czasami na łydkach, czasami tutaj właśnie na rękach. I ja rzadko kiedy się nie smaruję. Co prawda zauważyłam poprawę, od kiedy piję peptydy kolagenowe, że nie mam takiej skóry, że paznokciem można, wiecie, było w kółko krzyżyk na niej grać, więc jest różnica, natomiast nadal potrzebuję nawilżenia i mam dużo otwartych balsamów. I stwierdziłam, że czas to trochę zminimalizować. No właśnie, zużyłam trzy, a nadal mam dużo otwartych. Mi to generalnie nie przeszkadza, ale zaczęło mi ciążyć, że wiecie, były w niektórych resztki, a ja sięgałam po nowe, albo ciągnęło mnie do nowych. I stwierdziłam, że no nie, nie otworzę innych, dopóki nie zużyję tego, co mam. I tak właśnie, zużyłam z Daily Fun budyń do ciała.
Bardzo fajny zapach, ja to sobie przecięłam, jak widzicie. Wiecie co, to jest takie mazidełko, to jakoś mega mocno Wam nie nawilży, ale to jest takie przyjemne, ściąga, pozbywamy się dzięki temu produktowi uczucia ściągnięcia ze skóry. Tutaj nie ma parafiny, nie wiem czy w ogóle, na pewno wysoko w składzie nie ma, jest woda, jest masło shea, jest gliceryna, więc spoko, no to było takie mazidełko, to nic takiego mega nie robiło, natomiast miało przepiękny właśnie taki budyniowy zapach ciasteczkowy, przyjemnie mi się tego używało. I teraz mój trochę zawód, ponieważ to jest no niby body butter, tak, więc masło do ciała, zapach drzewa sandałowego ze starej mydlarni. I przyznam Wam szczerze, ja myślałam, że stara mydlarnia to jest taka ojojoj, marka, nie wiadomo co, a generalnie to jako balsam to się sprawdzało, no to takie mazidełko, to miało bardzo delikatną konsystencję, taką lekką, nie mogę tego wyciągnąć. Słuchajcie, my tego też używaliśmy jako kremu do rąk i nie jesteśmy po prostu w stanie o to zahaczać i ja nie mam do tego cierpliwości, więc się tego pozbyłam. Wcale to tanie nie było, czy polecam? Nie, ale znowu miało przepiękny zapach, no i ściągało, pozbywałam się uczucia ściągnięcia po prysznicu. To była taka lżejsza konsystencja, gdzie ja czytając masło do ciała mam bardziej jednak taką tłustszą konsystencję, bardziej bogatą konsystencję na myśli. To słuchajcie, był mój letni balsam i ja w większości go zużyłam latem, jak widzicie, stoi na głowie. I to jest Dove Body Love Glowing Care Body Lotion i to faktycznie był taki lotion do ciała. O konsystencji bardzo wodnistej, ale miał ładny zapach, świeży. No też pozbywałam się dzięki niemu uczucia ściągnięcia skóry, natomiast to nie było jakieś mocne nawilżenie, ale to, że to nie było mocne nawilżenie w tych produktach, to dla mnie nie jest wadą jakąś, wiecie, to nie jest tak, że to jest zły produkt, dlatego że mi czasami po prostu wystarczy eliminacja właśnie tego uczucia ściągnięcia i już. Jeśli chodzi o takie nawilżające produkty do ciała, no to wiecie, że u mnie przede wszystkim są to masła z The Body Shopu, one u mnie sprawdzają się super. A teraz z kolei mam balsam z Neutrogeny z pompką. Słuchajcie, bardzo przyjemnie mi się go używa. Jestem zaskoczona, bo on ma dość no taką lejącą konsystencję, to jest balsam do ciała, to nie jest masło. A po użyciu tego produktu, ja go używam na wieczór, moja skóra na drugi dzień, nawet nie tyle, że jest jakaś, wiecie, nawilżona, ale ona jest jakby uelastyczniona. Bardzo fajny produkt, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i od kiedy mam ten balsam z Neutrogeny, rzadziej sięgam po masło z The Body Shopu, bo wiecie, ta pompka to tylko cyk, a tu muszę, wiecie, grzebać, otwierać słoiczek i tak dalej. Bardzo przyjemnie mi się używa i tutaj moje pozytywne zaskoczenie to jest Holify żel pod prysznic energetyzujący i to jest 99% składników naturalnych, olejek pomarańczowy, ekstrakt z kumkwatu, orange, a dobra. I ja to, słuchajcie, dostałam, doskonale oczyszcza, nawilża oraz pobudza szarą i zmęczoną skórę, wzmacnia barierę ochronną oraz chroni przed nadmierną utratą wilgości. Wilgoci skład wzbogacony o ekstrakt z kumkwatu pomaga zwalczyć oznaki zmęczenia i dodaje skórze energii, przywracając jej promienny blask. Oczywiście wiecie, no w żel pod prysznic, który dodaje, który rozświetla skórę albo usuwa oznaki zmęczenia, no to już bez jaj. Natomiast powiem Wam tak, dla mnie to był zwykły żel pod prysznic, którego mi się używało przeprzyjemnie, dlatego że jest przepiękny. Zobaczcie, ja dostałam go od Agi. Jest przepiękny. I ma bardzo fajną pompkę, bardzo miło się tego używało. Wydawało mi się, że to jest zwykły żel pod prysznic, w sensie no taki normalny, nie ma tu nic takiego, poza tym, że jest piękny, bardzo ładny zapach. Nie wiem, czy to w ogóle można, można odkręcić. Bardzo ładny zapach. I wiecie co, teraz kupiłam inny żel pod prysznic, niestety w bardzo dużej pojemności, który kiedyś miałam i byłam nim zachwycona, ale coś pozmieniali w formule. Generalnie mam uczucie tak suchej skóry, tak ściągniętej skóry po tym produkcie, że tutaj widzę ogromną różnicę i no teraz właśnie po tym nowym żelu pod prysznic muszę się balsamować za każdym razem, bo po prostu bym się zadrapała. To tutaj tego nie było. Ja czułam, że ta skóra jest, wiecie, gdzieś tam sucha, zwłaszcza po tych długich spacerach z psem, ale nie była aż tak, więc myślę, że to jest całkiem spoko opcja. Muszę w ogóle Agi zapytać, gdzie ona to kupiła i jakie są jeszcze wersje zapachowe, bo przyznam Wam szczerze, że w ogóle tutaj jest 500 ml, bardzo to było pojemne, wydajne,
przyjemnie, mega mi się tego używało, więc jak gdzieś to zobaczę w drogerii, to bardzo prawdopodobne, że jeszcze do tego wrócę, bo coś fajnego, coś nowego dla mnie, no i okazuje się, że jednak jest różnica pomiędzy tym, a innymi żelami drogeryjnymi. Teraz a propos używania. Ja jestem, słuchajcie, freakiem, jeśli chodzi o kremy do rąk. I kiedyś Wam mówiłam o tym, że mam po prostu pierdolca na punkcie kremów do rąk, szczególnie takich małych, które mam w każdej torebce, czasami nawet po 2 sztuki. I ja tego nie rozumiem, bo jak ja widzę, że któryś z tych kremów do rąk mi się kończy, to mi jest go szkoda używać i ja go przestaję używać. I po prostu jest taki pierdek na kilka zużyć, na kilka użyć i mi szkoda to zużyć. No ale w tym roku powiedziałam sobie dość, bo tego po prostu jest za dużo i myślę, że na przestrzeni tego roku, na przestrzeni nawet kilku miesięcy, zobaczycie w tych denkach, ile takich małych kremików ja mam. Ja nie potrafię sobie odmówić zakupu takiego kremiku, bo to jest tak zwany przydaś, to się zawsze przyda. I tutaj mam jeden z moich ulubionych, mój ulubiony to jest masło She, natomiast to jest The Body Shop British Roast, ta brytyjska róża. I to jest chyba jeszcze stare opakowanie, albo to już jest to nowe, nie wiem, nigdy nie wiem. Bardzo przyjemnie mi się go używało. Ja uwielbiam te kremy podczas pracy, dlatego że pokremuję ręce, on się wchłania w sekundę. Nie mam uczucia ściągnięcia, ale mogę od razu siadać, wiecie, do notowania czy do pisania na klawiaturze. Tutaj nie ma takiego tłustego filmu. Plus ten zapach utrzymuje się bardzo długo, możecie umyć ręce i ten zapach dalej czuć. Ja dodatkowo właśnie tą konkretną brytyjską różę bardzo lubię. Gdzie zapach różany nie jest moim ulubionym, to tutaj ta róża jest taka frywolna, no fajna. Po prostu ta róża jest fajna. Właśnie teraz mam masło do ciała z tej serii. Bardzo fajny krem. W cenie regularnej nie opłaca się kupować moim zdaniem tych kremów z Body Shopu, bo one nie robią nic takiego. Natomiast mi się przyjemnie ich używa podczas pracy. Teraz mamy, słuchajcie, krem pod oczy z 23-karatowym złotem i olejem arganowym. To jest firma Lale Lali. Tak wygląda. I wiecie co? To był krem, który za wiele pod moimi oczami nie zrobił. Miał fajną taką puszystą konsystencję, ale ja stwierdziłam, że skoro nic w ogóle nie robi, to ja sobie go zużyję na dekolt i na szyję i miałam wrażenie, że na szyi to on tak fajnie nawilżał tą skórę i właśnie też tak uelastyczniał. No na szyję spoko, ale to nie taki był zamysł, nie? I teraz tak, coś z czego byłam bardzo niezadowolona, dlatego że to jest, już wiem dlaczego. I to jest, słuchajcie, Perfecta, skoncentrowany krem maska do stóp, ultra zmiękczający. I to jest 35% mocznika. Przeciwrogowaceniu, natychmiastowa pomoc. Redukuje zgrubienia naskórka, regeneruje suche i popękane pięty. Mocznik chyba do 10 czy 15% stężenia nawilża, a później zbłuszcza. No ten ani nie nawilżał, ani nie zbłuszczał. Miał bardzo fajną, bogatą konsystencję, natomiast on nic ze stopami nie robił. Jestem zawiedziona, teraz mam jakiś inny, lżejszy w konsystencji, mam wrażenie, że jest lepszy. Tak wyglądał, dla mnie nic szczególnego, wiecie, że u mnie kremy do stóp idą jak woda, jak balsamy, dlatego że ja bez pokremowanych stóp nie zasnę. I tutaj mam puste opakowanie w pokładkach kosmetycznych, bo ja już tego tyle używam i nie wiem w sumie, czy tutaj to mówiłam, czy tutaj to pokazywałam. I teraz już mam porównanie, bo teraz z kolei mam takie duże płatki. No właśnie, co to jest? To są takie, wiecie, to takie duże, owalne płatki do demakijażu, po prostu. I te są z Isany. I słuchajcie, są najlepsze. Teraz mam schebę, kupiłam jakieś 2 czy 3 rodzaje, stwierdziłam, że one się niczym nie różnią. Te z Isany są bardzo gładziutkie w dotyku, nic tutaj nam, wiecie, nie podrażnia, ale są też grubsze, dzięki czemu ja używam do zmycia pierwszej warstwy, wiecie, make-upu i przez to, że są grubsze, fajniej chłoną micel i po prostu na jakby bardziej wtedy ten wacik domywa niż takim cienkim jak ten z Hebe. Więc to są moje zdecydowanie na ten moment ulubione płatki i ja jednym płatkiem zmywam całą twarz, wiecie, w pierwszym kroku. I teraz tak, 2 produkty do paznokci. Zmywarka skończyła prać. Tego często u mnie nie ma ogólnie, bo ja tych produktów nie zużywam dużo. No ja robię hybrydy rzadko, ale robię je sama w domu, więc regularnie zużywam to, co mam. I czasami widzicie, że pojawia się jakiś zakup, nie wiem, baza, top czy jakiś kolor, bo zużyłam poprzednie. Prawda jest taka, że ja, słuchajcie, jestem teraz na takim etapie swojego życia,
że jakbyście mi powiedzieli, że nie mogę kupować żadnych lakierów kolorowych do końca życia, to powiedziała, okej, ja nie mam z tym problemu, dlatego że ja znalazłam idealną czerwień, ja znalazłam idealnego nudziaka, proszę, to jest ten 02 Delicate French z Semilaka, chyba znowu nie ostrzy. Nie wiem, czy to ostrzy, słuchajcie. No w każdym razie 02 z Semilaka. Jak mam nudziak, to najczęściej ten. Mam inne, ale staram się je wykończyć, więc tak. Mam idealną czerwień, mam idealnego nudziaka i mam idealny lakier wiosenno-letni, czyli ten taki mój fioletowy, nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. Niestety wydaje mi się, że w tym roku go skończę, natomiast miałam go, w sensie w tym roku, w tym sezonie cieplejszym. Go skończę, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, dlatego że ja na pewno będę kupować ten lakier ponownie. To był lakier, który w tamtym roku, chyba od kwietnia, tak mi się wydaje, że od kwietnia jakoś do lipca, sierpnia ja miałam non-stop na paznokciach. Ja po prostu go zmywałam i nakładałam ten sam, odświeżałam tylko hybrydę. No i tu jest na przykład produkt, który mnie rozczarował. I to jest Cover Base Protein Neonail w odcieniu... Neutrons. Ja pamiętam, że ja ten lakier widziałam i u Anity, jak jeszcze robiła hybrydy, i u Karoliny. I u nich wyglądał pięknie, bo to jest taki delikatny, mleczny nudziak z różowym zabarwieniem. I zaraz Wam pokażę. Taki odcień, nie? Więc jakby to się nie może nie udać. No u mnie na paznokciach wyglądał barbiowato, nie podobał mi się ten odcień. Poza tym ja jestem przyzwyczajona do samopoziomującej się bazy. Tutaj on trochę tak smużył, ta konsystencja dla mnie osobiście pozostawiała wiele do życzenia. Ja nie miałam go długo i chciałam ostatnio nim pomalować, żeby było jeszcze szybciej. I zobaczcie na to. Jest fokus? Kurczę, co ten fokus dzisiaj tu? O, i patrzcie na to. Ja wyjmuję i mamy coś takiego. Nie wiem, czy to widać, ale tu po prostu mamy jednego wielkiego gluta. O Jezu. Ten produkt, nie wiem, no jest może w 1/3 zużyty. No i to po prostu potwierdza moją tezę. Ja nie przepadam za produktami do paznokci z Neonail. Dla mnie najlepszy jest Semilak. U mnie osobiście sprawdza się najlepiej. No i właśnie tutaj pokażę Wam ostatnie zużycie na dzisiaj. I to jest Top No Wipe. Po prostu top do paznokci, bez przemywania. Ja używam cały czas tego. Kupiłam dokładnie taki sam. Super mi się sprawdza, ładnie nabłyszcza, wiecie. Fajnie utwardza, no nie trzeba go przemywać. Pięknie, pięknie się błyszczy przez długi czas noszenia. No wiadomo, że jeśli szorujemy gdzieś, tak wiecie, tymi paznokciami, no to spiłujemy mechanicznie sobie ten połysk, ale uwielbiam go, dla mnie osobiście najlepszy, nawet nie szukam nic nowego, więc powiem Wam, że tak, mam takie właśnie przemyślenie, że jak kiedyś miałam ochotę na testowanie wielu rzeczy, wiecie, ja nawet hybryd, ja miałam, słuchajcie, tyle kolorów, że ja wystawiłam to na Vinted, bo jeszcze wtedy można było, że wystawiłam to na Vinted, dziewczyna kupiła, bo ja to wystawiłam jako paczkę, bo to było parę ładnych lat temu, jeszcze na pewno nie miałam kanału na YouTubie, wystawiłam to na Vinted i ja, słuchajcie, dziewczyna kupiła kilkanaście kolorów i ja dałam jej z 10 jakby gratisowo, bo ja stwierdziłam, że ja tego nie potrzebuję. Wiecie, jakiś gdzieś, nie wiem, granatowy, który zobaczyłam u dziewczyn, jasny, niebieski. To są piękne kolory, ale ja się w nich źle czuję, one bardzo źle wyglądają z moją karnacją, jakieś takie szarości. No nie, u mnie na paznokciach to po prostu daje efekt topielca, ja się w tym nie czuję dobrze. Jakieś, wiecie, takie róże, pamiętam, miałam Scheherazade, bardzo polecany lakier, bardzo ładny. No i wiecie, ja mam takie coś, że jak pomaluję, to ja mam wrażenie, że to nie jest moja dłoń, że kolor spoko, ale mnie to uwiera i codziennie jak patrzę na swoją dłoń, to chcę to zmyć. Ja najlepiej czuję się właśnie albo w nudziakach, albo w mojej ukochanej czerwieni. I w ogóle mam takie przemyślenie, już abstrahując od lakierów do paznokci, nawet patrząc, wiecie co, na produkty do twarzy. Oczywiście, że ja lubię testować nowości, ale mam gdzieś coś takiego w sobie, że później okej, no ale to jest przeze mnie sprawdzone i to jest jednak trochę lepsze. Tak samo z balsamami do ciała. Słuchajcie, ja przeżyłabym bez tych, dlatego że bardzo lubię jogurty do ciała z Body Shopu, tak jako balsamy na dzień, jako takie lekkie. I mimo tego, że te produkty były spoko, to bardzo prawdopodobne, że ja znowu wrócę do tych jogurtów z Body Shopu. I właśnie tak sobie myślę, że z wieloma rzeczami tak mam, że gdzieś już mi się tak ten mój gust, moje te preferencje klarują na tyle mocno, że ja nawet nie mam ochoty testować niektórych kwestii, wiecie, bo czasami jest tak, że lepsze jest wrogiem dobrego, nie? I właśnie tak z tymi hybrydami to u mnie zawsze tak wychodziło, że kupowałam jakiś taki modowy kolor, czy kolor, który ktoś poleca.
To się u mnie nie sprawdzał. Zazwyczaj po prostu musiałam chodzić do próbnika, wiecie, na wyspę, patrzeć ze swoją karnacją i wtedy to dobrze wyglądało. Czy nawet z produktami do ust. Powiem Wam, że mam tak, że mam te, które teraz mam i nie kusi mnie nic nowego. Niekoniecznie chciałabym mieć inne, dodatkowe, bo mam coś takiego, że nawet jeśli one są fajne, to ja mam już tak bardzo wyrobione jakieś swoje preferencje, że na przykład dla mnie pomadki Charlotte inna pomadka nie przebije, bo ona jest dla mnie najlepsza pod względem koloru, dla mnie i konsystencji. Mi w tej pomadce wszystko odpowiada. Piękne opakowanie, trwałość, to jak się nosi, czy konturówki. No nie wiem, gdyby teraz wyszła jakaś szałowa nowa, wiecie, polecana przez każdego, możliwe, żebym się skusiła, ale nadal ja uwielbiam te, które mam. I właśnie to jest takie, że no nie wiem, może to tylko taki etap, że na ten moment w ogóle mi się nie chce testować czegoś nowego. Nawet z tym głupim żelem pod prysznic wróciłam do tego, którego używałam przez lata kiedyś. To jest palmoliw oliwkowy. Tylko, że palmoliw oliwkowy to już nie jest to samo. On był kiedyś biały, on miał taką specyficzną, troszeczkę galaretkowatą konsystencję. On teraz jest wodnisty, taki perłowy. No i wysusza moją skórę, mogę to powiedzieć. I dopóki te produkty się nie zmieniają i one nie rozczarowują, to ja mam taką stałość, wiecie, że mi się nawet nie chce kombinować. I tak jak mam te produkty na Shea Argan do włosów, ja wiem, że jeśli ja je zużyję, kupię dokładnie to samo, bo mnie nie interesuje nic nowego, bo mi ten efekt, jaki one dają, jaki one mi gwarantują, dla mnie po prostu jest satysfakcjonujący na tyle, że mi się odechciewa testów. I to jest w sumie takie ciekawe, bo tutaj mam produkty, teraz pokazałam Wam tutaj produkty, tak naprawdę tylko te dwa mogę tak, wiecie, polecić, że wow, że ręczę za nie i sama do nich wracam, tak? Top No Wipe i te kremiki do rąk z Body Shopu, których mam jeszcze od cholery. No ten żel pod prysznic spoko, ale też wiecie, mam żele pod prysznic z Body Shopu i też je lubię. Tak jak mówię, no jeśli go zobaczę gdzieś w drogerii, to bardzo prawdopodobne, że do niego wrócę, bo fajnie mi się sprawdzał. Ale też, czy to jest taki ulubieniec życia? Nie wiem. A może ja już też, wiecie co, nie przykładam aż tak bardzo wagi do tych kosmetyków jak kiedyś. Bo nadal, jakby jaki by nie był, to nadal tylko kosmetyki, on jakoś, wiecie, znacząco nie ma wpływu na nasze życie. Oczywiście są kosmetyki, z których jesteśmy super zadowoleni, które coś tam, nie wiem, robią z naszą twarzą, czy fajnie nawilżają, ale gdzieś tam w ogólnym rozrachunku to, nie wiem, nadal jest tylko kosmetyk, nie wiem, to nadal jest tylko rozświetlacz, czy kolor paznokci. No, tak, takie właśnie mam przemyślenia. Cieszę się, że mogę to wreszcie wywalić. Skończyła mi się prać pralka, więc słuchajcie, zobaczę, czy ta gąbka się dobra. Jestem bardzo ciekawa. No i wstawiam oczywiście suszarkę, bo to teraz ręczniki. Ja uwielbiam ręczniki i ścierki po programie z suszarki bębnowej właśnie na puszyste ręczniki. Nic nie daje takiego efektu. One są po prostu jak z hotelu i są tak pięknie chłonne. Dlatego lecę teraz do suszarki. Piję peptydy i wiecie, jaki mam plan na dzisiaj? Biorę szybki prysznic. Nie ma co się oszukiwać, że kąpiel to jest coś dla mnie. Nie, nie, nie dzisiaj. I rozkładam sobie matę do akupresury. I czytam książkę. Taki mam plan na dzisiaj. Ale zanim to, to wiecie, jeszcze demakijaż, jeszcze suszarka, jeszcze pielęgnacja wieczorna. Ale właśnie tak sobie to dzisiaj wymyśliłam. Leszka chyba udało mi się zmęczyć. Więc zapowiada się. Spokojny wieczór. No dobra, kochani, ja już w łóżku mam tu turbo słabe światło, dlatego też nie będę przedłużać. Chciałam Wam powiedzieć, że mam ze sobą pokrzywę, będę czytać książkę, mam świeżą piżamkę. Niestety pościeli nie udało mi się dzisiaj zmienić. Jeszcze ręczniki się mielą w suszarce, ale to już Krzysiek wyjmie, bo powiem Wam szczerze, przepraszam, że jestem już zmęczona tym dniem i w ogóle tym tygodniem. I jutrzejszy, chciałam powiedzieć jutrzejszy dzień, też zapowiada się hardkorowo, dlatego że z samego rana idę na trening, później mam bardzo dużo spotkań, bardzo dużo pracy, muszę jeszcze w ciągu dnia wyskoczyć, wrócić do pracy, a na koniec tego cudownego dnia jutro, słuchajcie, mamy z Bułką wizytę u weterynarza. Przypomnę tylko, że kiedyś do pobrania krwi trzymały ją 4 osoby. Mamy szczepionkę. W sensie szczepienie, więc myślę, że będzie cudowny wieczór jutro. Kawki to nam nie trzeba będzie wieczorem. Także ja się już kładę, wyciszam się, odkładam telefon, odkładam aparat. W ogóle powiem Wam, że teraz jak robiłam pielęgnację, widać, myślę, że po dekolcie bardzo, że się świecę. Na twarzy już chyba nawet nie tak mocno.
Natomiast właśnie jak kładłam pielęgnację, to stwierdziłam, że kurde, chyba niedługo musimy sobie zrobić babski wieczór, bo krem pod oczy mam nowy, którego Wam nie pokazywałam. Płyn micelarny mam nowy, którego Wam nie pokazywałam. Mam dwa toniki, które wdrożyłam do swojej pielęgnacji i właśnie nie pamiętam, czy Wam je pokazywałam. Wykańczam krem ze Slavii, o którym myślę, że wypadałoby ostatni raz już powiedzieć, bo no, na dniach on się skończy, a bardzo go lubię i gdybym nie miała takiego zapasu, jaki mam, na 100% bym do niego powróciła. I ogólnie tak powiem Wam, że z tą pielęgnacją i nawet ten balsam z neutrogeny, chciałabym się o nim bardziej porozwodzić trochę. Więc myślę, że słuchajcie, może się w tym miesiącu nam uda zrobić babski wieczór? Myślę, że to by było fajne, ale wiecie, babski wieczór to jest taki dla mnie trochę wymagający film, dlatego że ja muszę mieć go zaplanowanego, w sensie co konkretnie tam mam pokazać, plus no ten film zajmuje trochę, jeśli chodzi o nagranie, no bo ja tam dużo gadam, więc muszę mieć taki wolny wieczór i taką, wiecie, wolną głowę. Nie chcę być taka zmęczona, przybodźcowana, bo to nie będzie takie flow. Ale dajcie mi znać, czy chciałybyście babski wieczór. W ogóle tutaj mam też produkt, te co zawsze, to tutaj też mam, ale tutaj mam też produkt z Basic Lab na punktowe, to jest punktowe serum na zmiany mikrozapalne i też bym się chciała o nim rozgadać, w ogóle o tej całej serii, bo... Będę kichać? Nie będę, bo mam na temat tego produktu i jeszcze jednego serum wyrobioną już opinię. Tu myślę, już go poużywałam, natomiast serum to myślę, że już zużyłam połowę, spokojnie. I kurczę, jakoś mało ostatnio było, tak wiecie, u mnie stricte o kosmetykach, żeby móc się rozgadać. Ciągle jakoś coś się innego działo, wiecie, te daily vlogi. Ja też jakoś w tych daily vlogach zawsze próbuję zawrzeć cały dzień, skoro to jest daily vlog i nie chcę się rozgadywać tylko, wiecie, na jeden temat, więc chyba musimy sobie zrobić babski wieczór, serio, żeby sobie tak na spokojnie, na luzie pogadać o kosmetykach, że wiecie, wy sobie zrobicie herbatę, rozłożycie namiot, prowiant, kanapki, popcorn, prowiant suchy, prowiant mokry. Bo te babskie wieczory, powiem Wam, że fajnie mi się nagrywało. Tylko teraz też jest problem z tym światłem, ale z drugiej strony jak babski wieczór, no to nikt się nie spodziewa słońca. Dajcie znać, czy chcecie babski wieczór. Zobaczymy, jakie będą Wasze komentarze, jakie będą Wasze głosy. Jeśli będziecie na tak, to coś pomyślimy. Obiecuję, że zorganizuję się, zorganizuję czas, tak żeby móc to nagrać. Teraz tak jak Wam mówiłam, mam trochę takie górki, dołki, nic się nie dzieje złego, natomiast po prostu gdzieś no musiałam trochę odpocząć, trochę odpuścić, zwolnić, no bo biorę rozpęd, będzie się działo w najbliższych tygodniach u mnie. Ostatnio też się dużo działo, ale teraz będzie jakby na innym polu, więc no tak to bywa, samo życie, słuchajcie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że jego długość choć trochę sprawiła Wam przyjemność. Chociaż wydaje mi się, że nie był taki długi, jak zamierzałam, bo tam, wiecie, dużo rzeczy mi się w ciągu dnia wysypało i musiałam im poświęcić dużo czasu, uwagi i takiej energii. Natomiast mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy daily vlog, taki no bardzo domowy. Ale tak jak mówiłam, ja lubię takie vlogi bardzo nagrywać i też ogólnie lubię u innych twórców oglądać, jak już oglądam cokolwiek. Także kończę na dzisiaj, zostawcie mi kciuka w górę, dajcie znać, co myślicie o tym babskim, chciałam powiedzieć weekendzie, o tym babskim wieczorze. Jeśli mnie nie subskrybujecie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, w tym miesiącu filmów będzie pojawiało się więcej, więc będziecie ze mną na bieżąco. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, ściskam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki. Bye.